Wiecie Państwo, my tutaj musimy mówić troszeczkę o tej gazecie wyborczej, chociaż tutaj jest system moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy, bo dopiero zaraz będą wychodzić ze stadionu na Legii. Proszę Państwa, musimy mówić o tych Żydkach z Czerskiej 8 na 10, no bo ludzi prawosławnych tutaj w Warszawie nie ma. To znaczy prawych, prawosławnych, ludzi wiary. A tutaj to co jest, Państwo zobaczę, jak to glindzi, jak to... No, coś okropnego, no. Także, proszę Państwa, jest Warszawa. Jest Warszawa. Jest Warszawa. System moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Ten żółty, Państwo, zobaczą, autobus. Autokar piękny. On jedzie z lotniska. Zakotwiczy się przy Pałacu Kultury Stalina i Lenina, tam przejedzie, proszę Państwa, i nowy PKS jest pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, ale gdzie pojedzie? Pojedzie do Anglo-Ameryki, Białystok, i tam dopiero są ludzie prawosławni, baciuszki, ta Ewka Grecja, to nawet nic nie wiedziała, chciała tą mormonkę podrobić, ja mówię, już te mormonki to aż takie wielkie i grube nie są, i bez przesady. No i nie wiedziała, co to jest baciuszka. Ja mówię, no mogłabyś wiedzieć, co to baciuszka, bo jeszcze jakiś czas to i baciuszki tutaj przyjeżdżały do Polski, prawda? No, także Warszawa, polski system moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Aha, że ten żółty będzie jechał. Warszawa, Warszawa, z Warszawy stąd będzie odjeżdżał do Anglo-Ameryki, Białystok. No bo tutaj dla prawosławnych to jest... żadne miejsce ciekawe, jak tutaj ludzie w Boga nie wierzą, są po prostu ateistami. Ten żółty, co Państwo widzą, przejeżdża. Piękny to jest, bo tam można nawet ładować telefon w autobusie. Piękny. Także wychodzimy prosto na kinotekę, co ten festiwal LGBT, proszę Państwa, się odbywał tutaj we Wrocławiu, w Poznaniu, w kilku miastach polskich. No, a tutaj z tą torbą białą taki facet, taki zadziorny, Państwo zobaczą, wszystkie śmietniki obskoczy, no bo tutaj Warszawa jest śmietnikowa, w Warszawie chodzi się po śmietnikach, tutaj udał, że coś do śmietniczki wrzuca, ale no niestety, bieda w kraju, bieda wszędzie, co to będzie, no to jest cytat z Dziadów Mickiewiczowskich, także proszę Państwa, mówią, że ta Beata Szydło to jak tak rozdaje po 500+, prawda, na dziecko, to niedługo to już pieniędzy nie będzie w państwie polskim. A do Ameryki tu daleko, bo to trzeba, wiecie Państwo, oj daleko, do Ameryki jest stąd, daleko, oj daleko.